Na zaproszenie Marleny Borowskiej do naszego miasta przyjechał światowej sławy artysta, bywalec i gwiazda światowych scen operowych, wspaniały tenor liryczny Wiesław Ochman. To jest chyba mój pierwszy pobyt w Suwałkach i muszę powiedzieć, że jestem kolosalnie pozytywnie zaskoczony. Po pierwsze, jest wspaniała szkoła, budynek jest rewelacyjny. Czasem goszczę oczywiście w szkołach różnych, ale takiego budynku z takim wyposażeniem, z taką salą koncertową to ja nie spotkałem. A drugie, no oczywiście ten SOK, który jest tym ośrodkiem kultury, jest rewelacyjny zupełnie. Sala jest przepiękna. Trudno by szukać w Warszawie takiej dobrej sali z taką ilością miejsc. Także dla mnie to jest przede wszystkim wspaniałe, miłe zaskoczenie. No i oczywiście imponuje mi też cierpliwość pani Marleny, która dzwoniła do mnie w różnych okresach roku, lata, jesieni i tak dalej, abyśmy się w końcu tu spotkali. Jestem bardzo szczęśliwy, że spotkałem się między innymi dlatego, że bardzo mnie interesuje stan polskiej wokalistyki i ta polska wokalistyka wykuwa się właśnie w takich szkołach jak tu, pierwszego i drugiego stopnia. Maestro poprowadził w Suwałkach warsztaty wokalne. Jak sam mówi, chętnie dzieli się swym doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami z adeptami sztuki wokalnej. Takie spotkania z młodymi wokalistami, które sam opanował do mistrzostwa, dają mu sporo satysfakcji. Poziom tych młodych ludzi, którzy śpiewali nam, prawda, i których tam jakieś uwagi trzeba było robić, jest bardzo wysoki. Tu naprawdę jest bardzo dużo utalentowanej młodzieży i to jest pocieszające, że będziemy mieli naprawdę dobrych śpiewaków w przyszłości. To jest tylko pierwsze moje takie ogólne wrażenie. Oczywiście nie obyło się bez wspomnienia o wnuku mistrza, który zdobywa całymi naręczami serca młodych melomanów, sięgając nie tylko do utworów klasycznych, ale również do muzyki nieco łatwiejszej w odbiorze, ale łącząc dwa zupełnie różne nurty wokalne. Prosił, żeby się Państwu kłaniać, co niniejszym czynię. Serdecznie odwzajemniamy. Tak, on w tej chwili jest w drodze do Katowic, bo ma tam na studiach jakieś zajęcia. Egzaminy, ale jakieś zajęcia. On się pokazuje na zajęciach, śpiewa coś i tak dalej. No i profesorowie mówią, no trudno, musimy panu coś tam zaliczyć. Więcej o tajemnicach maestro Wiesława Ochmana, o jego wrażeniach z pobytu w Suwałkach, ale też o relacji i współpracy z wnukiem Krystianem usłyszycie Państwo na naszej antenie już w piątek. Będzie to obszerny zapis ze spotkania z tym ujmującym człowiekiem i artystą. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy.